Hetmanowi z kompanii ryzykantów. Jakoś nie jest mi przykro. Do moich słuchaczy, jak spotkacie gdzieś Maka, pozdrówcie go ode mnie. Mak, to jest prawda. Wygrałeś z Holtzmanem. Aha. O tak! To znaczy... znakomicie. No to ci. Jess też potrafi się cieszyć fajnie. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku, widzowie. Dzisiaj zajmiemy się dragiem. Akurat włączyłem nagrywanie, bo opiekunka zaczęła coś... Oj, nie. O, tak wygląda nasz dragster. Spróbujemy jeszcze go sobie ulepszyć. Właśnie ulepszyłem Mustanga na maksa. Tak ulepszonym Mustangiem będziemy sobie jeździć misję ucieczki. W ogóle śmieszne jest to, że tak, przed chwilą skończyłem nagrywać odcinek z kompanii ryzykantów. Bardzo gorąco zapraszam do obejrzenia poprzedniego właśnie odcinka. I postanowiłem ulepszyć pozostałe samochody na pół. Jedyne co mi brakowało w Mustangu to turbo. Miałem tam pod Amerykany fajne bonusy, ale pod Amerykany no to nie potrzebuję takiego. I ustawiłem sobie w warsztacie, wiecie, tam są te trzy kolumny, ustawiłem sobie, żeby mi losowało turbo, znaczy żeby losowało mi tylko markę i bonus, a turbo było już sztywnie ustawione. No i za pierwszym dropnęło mi pod Chidori. Teraz jedyne, czego mi w zasadzie brakuje, żeby moje wszystkie samochody były na maksa, to głowicy w tym Nissanie. To ja się tym zajmę i zaraz lecimy na diamentowy blok. Dobra, ostatnia szansa na głowicę. No i zaś taka sama. Jeszcze raz rolna. Może akurat dropnie coś lepszego. To wątpię mimo wszystko. Nie, układ... Gro, nie dropisz mi lepszego układu wydechowego. Nie ma szans. To najlepsze możliwe pod drag. Mógłby być jeszcze nitro, ale w sumie nitro mi już nie jest potrzebne. Dobra. Bez przedłużania lecimy sobie na diaksowy blok. Rozbijmy już te familijne ligi w pył. Zajmijmy się ucieczką. Gonitwą banitów. Jeszcze sprawdzę, czy mi się nagrywa. Kurde bele. Nagrywa się. Bardzo dobrze. O kurde. Ostatnio drag nie poszedł mi najlepiej. A to dlatego, że... W sumie pierwszy raz w życiu jeździłem tego typu wyścigi. W grze komputerowej oczywiście. Sprawdziłem w życiu gdzie. Nie dość, że nie ma czegoś takiego blisko, to jeszcze nie mogę. Nie mam prawa jazdy. Dobra. Mitko Wasiliew. Diamentowy bloczek. Jeszcze raz sprawdzę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Wolę sprawdzić, wiecie, bo później nie mogę już powtórzyć tego typu misji. Lecimy. Ty zmagasz się z życiem, a my się nim bawimy. Nic nie jest wystarczająco ekscytujące, niebezpieczne, cenne dla nas. Jesteśmy diamentowym blokiem. Nie słyszałeś o nas? Cóż, widocznie nie jesteś milionerem. Bo jestem miliarderem. Co? Cicho. Aha, gość po prostu powiedział nam siema, shut up. Przyjdź do mnie po wyścigu, jeśli przeżyjesz. No to widzimy się po wyścigu. Co on pier... Oj, tu będzie problem na starcie. Tamto jest super szybkie. Ostatnia zmiana i... Oj, chwila, bez pod prąd. Dobra, teraz. Dobrze. Widzę, że się na pewno nagrywa. Tak, na pewno się nagrywa. Good. Lecym. Trzeba pokazać drag i... W poprzednich wyścigach zapomniałem, że mam pada. I mogę sobie tak powoli przecież kontrolować start. Spóźniona zmiana. Szkoda.
Dobra. Good. Znowu uwaga. Shit. No. On to ustawił. Dobra, jest szansa, że tam będzie skręcać ciężarówka. Okej. Zabolało, ale przetrzymaj to jakoś. Dobra, przepraszam, Tyler. Był ostatni raz. Kurde. Pierwszy i ostatni, no fuck. A teraz nie skręcała. Bruh. Dobra, dawaj, jestem rakietą. Tak. 375 km na godzinę na mecie. Muszę to skończyć. Skończę. Kurde, zawsze jest spóźniona zmiana na tym pierwszym biegu. Ale ten dragster jest rozbity. Teraz. Nie, ale to było ustawione ewidentnie. Przecież teraz nikt tam nie skręca. 391. Dokładnie o to chodzi. Ciągle w formie. Zawsze w formie. Mam podpórki, zapomniałem o tym. Witamy, nie będzie naliczać teraz. Nie. Tam nie będzie naliczać jazdy na tylnych kołach. 5 misji tylko. Szkoda. Gdzie teraz? Hej, mógłbyś chociaż spróbować znaleźć mniej uczęszczane miejsce? Albo zjadą mi z drogi, albo nie. Można łatwiej ryzykować życiem. O, Tyler Morgan. Długo nie pociągniesz. Nazywam się Mitko Wasil. Pokaż, co potrafisz, zanim będziesz się ścigać z diamentowym blokiem. Czeka cię próba czasowa. Wygraj ją, albo nie. Co mnie? Aha, gość. Temperamentem jest podobny do supernowej. No dobrze. Próba... Nie. Oni sobie chyba robią żarty. To są wariaci. Czemu próby czasowe dragsterem? To wymyśla. Bo. Serio 250 km na godzinę? Mogliby dać 390. Tylko ja i droga, ale nie mogę odpuszczać. To byłoby wyzwanie. 11 km dragsterem. Tak. Marzyłem o tym, dlatego robiłem wszystko, żeby mieć jak najwięcej pod hamulce, tak. W tym samochodzie. Tak. Też się cieszę. Że mam zarąbiste hamulce. Jedynym działającym hamulcem tutaj jako tako jest ręczny. Oj, o. No ale... Nawet NPC-ty są przeciwko mnie. To jedymy, nie ma co narzekać. Następny odcineczku pojedziemy sobie ucieczkę. To już będzie ostatnia misja, jaka nam zostanie. I wydaje mi się, że później będzie tylko gonitwa banitów. Czyli zostały nam... Nie, jeszcze w terenie. Przez chwilę. Na szczęście nie było. I wydaje mi się, że to jest... No, 20 któryś odcinek na pewno. Ale strzelałbym, że... Przedostatni. Jakby nie. Gonitwa banitów będzie prawdopodobnie ostatnim odcinkiem z tej serii. Już mam pewne plany. Do kolejnej gry poza Rocket League'em. Żeby, wiecie, była jakaś różnorodność. Ale na razie nie powiem wam, jaka to będzie. Też fabularna.
sumie tylko tyle mogę wam powiedzieć. Że jak już przejdziemy tego Need for Speeda popularnie, to ewentualnie jak będziecie chcieli, to jeszcze tam wrócę, albo jak wpadnę na jakiś pomysł, że fajnie byłoby pokazać na odcinku, no to też nagram. No tak, to rozpoczniemy sobie nową seryjkę, też fabularną. Dobra, wracając. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ogólnie styl prowadzenia odcinka takiej gry fabularnej, pseudo-fabularnej jak Need for Speed. Bo w sumie to jest, tutaj jest element fabularny, prawda? Który jest tam przeplatany z tym tymi wyścigami i tak dalej, prawda? Ale co byście powiedzieli na taką typową gierkę fabularną? Wiecie, że faktycznie nie ma żadnych sidequestów i tak dalej, prawda? Tylko lecimy fabułę. Albo inaczej, napiszcie w komentarzach, jakiego typu gry lubicie. Czy właśnie takie arcade'owe, gdzie jest otwarty świat, przeplatany z fabułą, jak Need for Speed? Czy może takie jak The Last of Us? Albo inne fabularne. A może wolicie takie jak Rocket League, multiplayer, wielki komp, tyle. I zaś się zbugowała ikona. Nagrywa się? Tak, nagrywa się. Mam nadzieję, że to nam za szybko nie pójdzie. Chociaż drag jest dosyć krótki. Słuchaj gościu, myślisz, że jesteście tacy szaleni, ale to tylko uliczna liga Silver Rock. Nie ma w was nic szczególnego. O Belgii klasy średniej. Może ścigamy się w Silver Rock, ale jesteśmy w zupełnie innym systemie kastowym niż uliczne ścierwo w tym mieście. To uliczne ścierwo zrobi z was marmoladę. I tak ze mną przegracie. A potem wasi kumple z familii przegrają w gonitwie banitów. Dlaczego sądzisz, że obchodzi mnie ten śmieszny wyścig? Brawo, Tyler Morgan. Za co brawo? No nie za bardzo rozumiem. Nagrywa się, to dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Oj, bo. Zapomniałem, że tamto nie skręcę na starcie. Dobrze, dobrze, czyli... On jest za granicy, na to wychodzi. To Mitko Wasilie. To jakiś... wschodnioeuropejski biznesmen. Najpewniej. Czego mi brakuje niby? Kogoś tu pogięło. Jak zwykle. Musimy wszystko udowadniać. Niestety nie. Więcej samochodów, więcej zakrętów, więcej wzniesień. Nadążaj. Luzik, luzik, panie Wasilie. Może coś trudniejszego? Bo na razie... Oj. To jest za łatwe. Oj, no ale... Panie boss, posuń się. Dziękuję. Dobra, good. Ja te trasy znam na pamięć, panie. To to ma być niby trudnego. A że taka długa droga, tak? Zawsze się mogę w coś wpierdzielić. To prawda. Ale nie tym razem. Nie tym razem, panie Wasilie. Nie uda mi się idealnie. Na starcie. Przez pierwszego biegu, a to nie chodzi. No. Perfekt. Idę spowolniej, spowolniej. Super.
jeszcze nie, już. Dobrze, pyk, prawie się rozwaliłem. Aha. Jestem niepokonany. To tyle? Trochę bro, nie powiem. Czyli to był wysiłek? A, nie, jeszcze nie. Co teraz? Znowu? Nie mogę, no. Mam podpórki. Ja też pier... No to fajnie. No i dobry start. Idealna zmiana. Ja cię, czyli to jest na wyczucie, da się. Jednak się da. Dobra, pyk. Do mety. No tam nic nie jadło, dobrze, nic nie jedzie. Super. Jest. Oh yeah. Nagrywa się na pewno? Tak, nagrywa się. Przepraszam, że tak co chwilę skaczę między OBS-em i grą. Uważaj, nowa runda. Dobra. Ej, ale dobra zmiana przynajmniej. Oj, zagapiłem się. Oj, no to... Teraz średnia. Dobra, let's go. Do mety. Pyk, pył, pył, pył. Empress. Nie wywarł na mnie wrażenia. Wystarczy wygrać tę rundę. A wystarczy? Ale udaje mi się już na, z pierwszego biegu. Idealną wymianę. To dobrze, dobrze, dobrze. Przyda się ta umiejętność. To wyczucie. Cyk. Tak do cholery! Roi ma do pół. Nie będę kończył. 17 sekund. Równiutko. Magnifik. Magnifik. 18. No. Gdyby jakaś taka głowica porządna drobna zaoczała. Dobra, chwila, chwila, panie Wasilie. Z ekipy wyeliminowany kolejny krok do gonitwy. Chwila. Kolejny wyeliminowany, tak to tak pamiętam. Po co tracić czas? Dajcie mi przepustkę do niej. Tyler Morgan, gardzę tobą i twoimi parszywymi kumplami. Najchętniej wymazałbym was z mapy. No to spróbuj. Dalej, Wasiliew. Jak jesteś taki niebezpieczny, czemu sam nie dokończysz? Chcesz niebezpieczeństw? Proszę bardzo, niech będzie niebezpiecznie. Spotkajmy się na wschodniej pustyni. Czeka nas prawdziwy wyścig. Na krwawe dni. Tak. Ale niebezpieczny tytuł. O, hoho, już się boję. Już się boję. Mhm, hamulce w Dragsterze, ta jest. Cyki cyk. Good, lecimy. Unikaj kolizji. Luzik, luzik. Ja tu nie mogę mieć kolizji. Końcówka wyścigu jest dość wąska. Uważaj. Nie no, chyba pierdzielnęło. Czas, żeby to wygrać. Dobra, walić. Walić wyzwanie, lecimy. Wszystko przez to wyzwanie. Gdybym nie miał wyzwania, bo nagrywam drugi raz ten wyścig. Jeden i ten sam. Niestety nie udało mi się. Nie minąłem tak, nie umiałem. Dobrze. Nie udało mi się wygrać. Tylko przez to, że się. Że mnie wypchał przeciwnik, się pieprzyłem, kurde. Zaś barierkę. Jak on mógł tak fajnie driftować, a ja mam takiego powolnego dragstera na zakrętę. Nie dogonisz mnie!
Dobra, dobra, jakoś się poradzimy. Będzie mordęga w tym wyścigu. Ale niech będzie. Że już mi idzie lepiej niż w poprzednim podejściu. Że fajnie. Głównie przez to, że lepiej manewruję ręcznym. Oj, to mnie trochę nie pykło. Nie ma lipy i od razu na ten wewnętrzny ciśnie. Że. O, i z tym miejscem mnie właśnie wypchał. I tam się wpieprzyłem. Wiecie? Tu u góry. No. Tu mi wyjechał i tam się wpieprzyłem. Tu, o, tu. Nie, tym razem, Cyber, spokojnie. Tym razem nie ma takiej opcji. Tak jak powiedziałeś. I na moście końcówka? Fajnie. Będzie widowiskowo. Się rozpędzę do 400 km na godzinę na górę. Żeby się w nic nie wpierdzielić. Pyk. Ha, frajerzy. No i tak. Dobrze podsumowałeś, Taylor. Nie. Nie potrzebuję takich części tutaj. To nie to auto. Dobrze, i ostatni wyścig. Cicho. Nie, tak. Kurzaj. Panie Mitko. Do niczego, wszyscy! Wspaniały widok, Wasilie. Dzięki za wycieczkę. Milcz, szurze. To koniec tej twojej żałosnej farsy. A czy to znaczy, że będziemy się ścigać? Zagram w twoją gierkę. Tak, ścigamy się. Pan Mitko Wasilie chce się ścigać. Nie, czy ja właśnie... Wjeżdżam w strefę driftu dragsterem. No dobra, spróbujmy. Tylko, że tutaj się liczy kąt driftu, bo im większy kąt robicie driftując, tym więcej punktów wygarniacie. No to... Tak będzie wyglądać ten drift tutaj. Zobaczymy, co Wasiliew zrobi. Czy zagra jak Holtzman? Czy jak Supernova, że akceptuję przegraną. Nigdy nie zawodzi. Dobrze. Finał. Ostatni wyścig tego typu przed gonitwą banitów. Czy aby na pewno się nagrywa? Tak jest. Lecimy, widzowie. Jeszcze mnie trzepnął. Za każdym razem się myliłeś, Wasiliew. Nie chciałbym popsuć ci serii. Oj, dobry start tylko niestety, ale idealne zmiany to naprawią spokojnie. GTR dużo nie zrobi. Kto taki samochód bierze na dragę? Ej, to jest krótka trasa, dobra, fajnie. Gdzie można super się rozpędzić. Popisać. Powiedział, że nieważne co zrobię, i tak przegrywa. Czas się skupić. Dobra, zobaczymy. Czyli chyba będzie policja, tak jeszcze. Dobra, lecimy. 400 km na godzinę. Padąc. Nie, 391 niestety. Gdybym miał wyższy Vmax, to myślę, że do 400 dociągnąłby. Spróbuję użyć nitra tak, żeby wjechać na metę z prędkością 391 km na godzinę. Tak? Bo co, prześlesz na metę? A jest późno na zmianę, szkoda. Ale trudno. Tak przegrał. Rusek. Wszystkich łyknąłem. Tak. Bayer, diamentowy blok. Witam gonitwo banitów.
Mhm. Panie Morgan. Wiedziałem. Wracałem tam. Dobrze. No to baję. Nie wierzę. Nasłał gliny? Po tym przemówieniu mógłby wysłać prywatne służby czy coś. Nie, to nie dziwi, Tyler. Ten palant nasłał na mnie cholerne gliny. Gość jest postrzelony, Ty. Masz szczęście, że to tylko gliny. Powtórz mi to, jak stąd ucieknę. Spróbuję ich zgubić w okolicy miasta. Dasz z tym radę, Ty. Widzimy się po wszystkim. Oczywiście, że dam radę. Muszę. Jak żyjesz, Tyler? Żyję, ale Jess, ten gość znalazł się na mojej czarnej liście. Będzie mnie gonił? Chyba nie. W porządku, zatem popraw mnie, jeśli się mylę. Na liście są Navarro za zdradę, Vasiliev za zdradę i Mac za zwiedzenie kilogramów. On mnie zdradzi. Dobra, dobra, on też cię zdradzi. Sytuacja lubi się powtarzać. Przykleję do tej bandy jak mucha do miodu. Dobrze. Koniec wyścigów. Za szybki. Za silny. Koniec wyścigów. Teraz tylko przed nami gonitwa banitów. Myślałem, że zlagowało mi gierkę. Aventador. O! Waira! No, no to mamy super nową żukaralo. 4GGT. No, dawaj, przemówienie, Vasiliev. No i nawet nie odbierze. Kulturalnie. Aha. I jak się skończyło? Na pewno zbyt szybko nie wybierzemy się na lunch. Ale Vasiliev spadł. Nie stanie na drodze do gonitwy. Trochę się martwię, Ty. Milczenie takiego gościa to nic dobrego. Pozwól, że będę się martwić za nas. Dobrze, że jesteśmy po wyścigach. Jeden kłopot przed gonitwą mniej. Dla mnie to jedna przeszkoda mniej między nami i familią. Pełna zgoda. Dobrze. Ostatnia misja przed gonitwą banitów. Moi drodzy. Dobrze. To widzimy się w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że podobały się dotychczasowe nasze zmagania z familią. No i mimo wszystko gameplay. Gonitwę banitów przejadę perfekcyjnie. Macie to jak w banku. No i dziękuję wam za uwagę. Do następnego. Widzimy się już z Jess. Podczas ucieczek. Yo.